Pierwszy ten tydzień po wyjściu ze szpitala był bardzo trudny. Ja jeszcze byłam na izolacji, bo to też, tak jak mówiłam, psychika trochę klękła. Musiałam to odreagować, trochę popłakać. Jakby dotarło wtedy do mnie, że to nie był film, że to nie była scena z kanału TVN24, relacja jakaś, że to się naprawdę dzieje. To dalej jest trudne, ponieważ pozdrawiam moich wszystkich sąsiadów, omijają mnie szerokim łukiem. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Monika Tumińska, a to jest program Gwiazdy bez maski. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dorota Gardias, która na własnej skórze przekonała się o tym, jak poważny i jak ciężki jest koronawirus. Na szczęście wygrała tę walkę, a dzisiaj jest razem z nami. Witam, Doroto. Dzień dobry, raz. Powiedz mi przede wszystkim, jak się czujesz, bo to, że pięknie wyglądasz, to widać. Bardzo dziękuję. 5 kilogramów mniej, więc teraz pracuję nad tym, żeby się wzmacniać, budować znowu odporność, żeby wrócić do sił. Czuję się już bardzo dobrze. Także cieszę się, że tak to się u mnie potoczyło, bo bywa różnie. Zacznijmy od początku. Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że trafiłaś do szpitala, bo z tego, co wiemy, z tego, co pisały media, zaraziłaś się od swojej córki. Zaraziłam się od swojej córki, która z kolei zaraziła się w szkole. W szkole było ognisko koronawirusa. Dużo osób chorowało, między innymi wychowawczyni Hani. W klasie bodajże pięcioro dzieciaczków chorowało, więc no, byłyśmy czujne. Jeszcze nie wiedziałyśmy, że my też zostałyśmy zakażone. Dlatego cały czas sprawdzałam temperaturę, obserwowałam swój organizm. No i właśnie będąc jeszcze w pracy, zaczęło drapać mnie gardło. Tak się zaczęło, od drapania w gardle i od takiego suchego kaszlu, który zdarza się bardzo często i można go... Tym bardziej o tej porze roku. Tym bardziej o tej porze roku. Ja generalnie mam bardzo wrażliwe gardło, łapię często infekcje, pracuję głosem, więc on jest też nadwyrężony często. I te infekcje mi się przydarzają, ale biorąc pod uwagę fakt właśnie, że ten koronawirus jest jakby w naszym środowisku, po prostu byłam czujna. No i już będąc w pracy, mamy dużo takich różnych małych pomieszczeń, gabinetów, w których starałam się przebywać, żeby nie chodzić, w razie czego nie roznosić. Częściej zakładałam maskę, no bo jako prezenter też jesteśmy bez masek w tym momencie. Mogę sobie na to pozwolić, że nie chodzę w masce, ale w tej sytuacji starałam się ją jednak zakładać i wyobraź sobie, że z tej grupy, z którą pracowałam, nikt się nie zaraził. Uważam to za ogromny sukces i myślę, że noszenie masek ma sens. Zdaję sobie sprawę z tego, że one nie chronią nas w 100%, ale z pewnością w znacznym stopniu ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa. Fakt, że ten mój kaszel nie był jakiś taki napadowy, częsty, więc pewnie tych wirusów było zdecydowanie mniej niż takie już rozwiniętej chorobie, no ale uważałam i cieszę się, że nie zaraziłam nikogo. Miałaś taki moment podczas tej choroby, że już myślałaś, że jest okej, że to nie jest jednak koronawirus, twoje samopoczucie się poprawiło, aż tu nagle znalazłaś się w szpitalu. Jak to się stało? Tak naprawdę, znaczy w ogóle tak mogłabym opisać, bo wszystko mam rozrysowane dosłownie, jak to po kolei wszystko u mnie przebiegało. I to były dwa etapy. Zresztą sąsiadka moja, która też ma dzieci w tej samej szkole, również była chora na koronawirusa. I jej dzieci też. Więc obie przychodziłyśmy, to można powiedzieć, równocześnie. I miałyśmy takie same objawy, a mianowicie ból mięśni, pleców, tkliwość skóry, tak jakby ta skóra była podrażniona. Mnie bolał brzuch, ale nie był to ból żołądka, tylko jakby narządów wewnętrznych. Czyli nie takie standardowe objawy. Nie. Właśnie zupełnie inne. No i to, co mnie tak najbardziej zaskoczyło i co było taką totalną nowością, jeśli chodzi o jakiekolwiek odczucia bólu, to nie mogłam ruszać oczami, nie mogłam patrzeć w górę, w dół, na boki, ponieważ bolały mnie po prostu dosłownie mięśnie oka. I to było bardzo dziwne. I powiem szczerze, że byłabym zdziwiona, gdyby to nie był koronawirus, a dlatego, że
jak żyję 40 lat na tym świecie, bardzo ciężko przechodzę anginy. Nigdy nie miałam takich odczuć, więc to było inne, zupełnie inne niż to wszystko, co przechorowałam do tej pory. Zdecydowałam się bardzo szybko na zrobienie testu. Jakby ten etap choroby pewnie nie kwalifikował mnie nawet do tego, żeby zrobić testy w szpitalu, dlatego zleciłam test firmie medycznej prywatnej. No i okazało się, że jest ten koronawirus. Szybko potem zrobiłam test kolejny córce, też się potwierdziło. No i jakby dwa etapy tej choroby. Pierwszy to takie, jak to wiele ludzi mówi, takie typowe objawy grypowe. Faktycznie ten ból mięśni, no u mnie ten ból oczu, gorączka, to trwało 3-4 dni. A później nastąpiła poprawa. Ale już konsultowałam się z lekarzami, którzy powiedzieli, żeby mnie właśnie nie zmyliła ta poprawa samopoczucia, że siódma doba według ich obserwacji jest decydująca. I znowu wrócę do tej mojej sąsiadki, która po tych 4 dniach właśnie wyszła na prostą i wszystko się u niej skończyło, że tak powiem, w domu. Natomiast tej siódmej doby u mnie przy głębokim oddechu pojawił się ból w płucach. Ja nie należę do osób, które panikują, które się nakręcają, więc jakby uznałam, że no jestem chora, tak, mam koronawirusa, więc może tam się coś dziać. No niestety na drugi dzień ten ból był silniejszy, a kolejnego w poniedziałek, kiedy ja trafiłam już do szpitala, no to jakby mogła tak określić, to miałam połowę zakresu oddechu, więc to było już bardzo nieprzyjemne i przyznam, wtedy spanikowałam, a to jest najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji. Łykałam powietrze jak ryba, ale właśnie spokój i opanowanie. To jest, wiem, że trudne w tej sytuacji, ale bardzo skuteczne, więc jeżeli ktoś będzie w takiej sytuacji, to przede wszystkim uspokoić rytm serca, oddychać spokojnie i zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Kiedy byłaś w szpitalu, zadzwoniłam do ciebie i tak na dobrą sprawę nie mogłaś wypowiedzieć prawie ani jednego słowa, więc to naprawdę było poważne, byłaś pod tlenem. Tak, nie byłam pod respiratorem, oddychałam samodzielnie, natomiast w związku z tym, że ten oddech był płytki, no i były to uczucie właśnie duszności, to było to uczucie duszności, trzeba było podać się tlen, ponieważ też saturacja wychodziła tak na granicy. I ten tlen bardzo wtedy pomagał, ale muszę powiedzieć, że ja i tak byłam, podejrzewam, jedną z najzdrowszych pacjentek tam na oddziale. Trafiłam, bo musiałam trafić, ponieważ były zmiany covidowe, typowo covidowe w płucach i musieliśmy to zatrzymać, żeby się to nie rozwinęło. Ale będąc w swojej sali, słyszałam, co dzieje się za drzwiami. Co było słychać? Wiesz co, no przede wszystkim alarm. Co jakiś czas włączały się alarmy, nie wiem, czy respiratorów, czy jakichś innych urządzeń, biegające lekarze, dzwoniące pielęgniarki do lekarzy, że muszą podwyższyć właśnie ten tlen do 8. To nigdy tego nie zapomnę. To było takie... To było przerażające. To było przerażające, bo uruchamia się wtedy wyobraźnia. To bardzo działało na wyobraźnię, bo nie wiedziałam, co tam się dzieje. A miałaś taki moment wtedy, kiedy miałaś ten bezdech, że... Bałaś się o swoje życie? Wiesz, że nie. Ja jestem w trudnych sytuacjach, jestem nastawiona na działanie i jestem strasznie opanowana. Ja odreagowuję później i faktycznie tak było. Jak wróciłam do domu, to puściły wszystkie emocje. Natomiast może sytuacji, też dlatego, że była z tobą, że byłam z córką. Córka. Tak, ja nie mogłam sobie pozwolić. Wszystkim myślałaś o niej pewnie. Tak, ja też nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby pokazać jej, że ja panikuję, że coś się złego dzieje. Wręcz robiłam wszystko, żeby jej oszczędzić stresu, dlatego wszyscy byli tam minionkami. Ponieważ lekarze, pielęgniarki na oddziałach mają nie tylko przyłbice i maski, ale również takie okulary przylegające blisko oczu, więc od razu jakoś mi się to skojarzyło i wszystkich nazwaliśmy minionkami. Jak miałam robione zastrzyki w brzuch, to też Hania miała zadanie, była asystentką pielęgniarki, więc też nie przeżywała tego. Ja też nie pokazywałam, że pieczę, tylko się mobilizowałam. No tak, nie mogłam sobie też pozwolić na to, żeby tam, wiesz, odpuścić, albo się załamać, albo popłakać się. Nie, wręcz przeciwnie. Miałaś wsparcie, no wiadomo. Tak, Hanka była moim, ale wiesz, Hanka była moim wsparciem. Tak, nikt nie mógł też do ciebie przyjść. Absolutnie. Byłyście w izolacji, rozumiem, że cały czas na telefonie z przyjaciółmi. No ten telefon dzwonił cały czas, zwłaszcza po waszym artykule.
który zrobił duży szum w mediach. No, na drugi dzień uspokoiłam wszystkich, że nie jestem pod respiratorem, tylko pod tlenem, jak już. I że oddycham samodzielnie i nie walczę o życie, tylko o zdrowie. Ale przyjaciele, tak, no, mogę powiedzieć, że po tym wszystkim wyszłam silniejsza. Wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale wyszłam dużo silniejsza, ponieważ to, jakie wsparcie dostałam od znajomych, nieznajomych, od przyjaciół, to jest po prostu bezcenne i to było niesamowite i za to strasznie dziękuję wszystkim. Mhm. To było bardzo wzruszające. Teraz, tak jak wspomniałaś, wracasz do formy. Wiem, że bliskie są ci ćwiczenia, zdrowy tryb życia. Już możesz ćwiczyć, organizm ci na to pozwala? Absolutnie nie. Koronawirus wysysa całą energię. Niektórzy mówią, że dochodzą kilka miesięcy do siebie, do formy. Zwłaszcza sportowcy czują ten brak siły, ponieważ oni uprawiając aktywność jakby tak na żywym organizmie mogą to tak dosłownie odczuć. Ja nawet się nie podejmuję, ponieważ w związku z tym, że te płuca były zainfekowane, no to też są takie bardzo wrażliwe, nawet na przykład na chłodne powietrze. Zaraz mam taki odruch, po prostu kaszle. Są wrażliwe i też pewnie łatwo coś złapać innego, więc muszę na razie uważać. Skupiam się na spacerach, na świeżym powietrzu, na odpowiedniej diecie. A to, jak to wpływa na organizm, to dla porównania mogę powiedzieć, że 2 tygodnie przed chorobą weszłam na gerlach, góra jest bardzo wymagająca, najwyższy szczyt w Tatrach. No i tam już trzeba mieć kondycję. Tam trzeba mieć kondycję. No było ciężko, ale dałam radę, więc to myślę, że jest dowodem na to, że nieźle było z tą kondycją. Natomiast jak wychodziłam ze szpitala, miałam założony na plecy plecak, który miałam wrażenie, że waży dosłownie tonę. Już o tym gdzieś tam wspominałam w wywiadach. I naprawdę musiałam przysiąść, zanim otworzono mi drzwi, bo wszystko jest tam zamknięte na klucz, żeby nikt nie mógł wejść. Po prostu usiadłam na ławce i sapałam. Suszenie, zwykłe czynności, tak jak odkurzanie, zresztą też znajomi moi, osoby publiczne, które przechodziły koronawirusa, też o tym mówiły, że zwykłe czynności, takie jak odkurzanie, czy w moim przypadku suszenie włosów, sprawiały, że ręce po prostu mdleją i ty siadasz, po prostu nie masz siły, łapiesz zadychę, nie masz siły. No i teraz właśnie trzeba to wszystko odbudować. Mhm. Ale najważniejsze, że wiesz, w moim przypadku się to skończyło szczęśliwie i jakby fakt, że no był szpital, ale generalnie Ja obserwowałam twój Instagram, pojawiało się mega dużo, wiesz, słów takich wspierających od twoich fanów, ale co mnie zaskoczyło, jak wyszłaś ze szpitala, to jednak też pojawił się taki hejt. Jak to? Wyszła ze szpitala, już udaje, że jest zdrowa. Mhm. Wiecie państwo, ja pierwszy ten tydzień po wyjściu ze szpitala był bardzo trudny, ja jeszcze byłam na izolacji, bo to też, tak jak mówiłam, psychika trochę klękła, musiałam to odreagować, trochę popłakać, trochę dłużej pospać. Jeszcze byłam wtedy, nie mogłam być z Hanią, ponieważ Hania już miała dwa testy ujemne, nie mogłyśmy się widzieć, ja musiałam być w izolacji. Ale potem, po tym tygodniu, znaczy ja muszę działać. Ja nie będę siedzieć i się nad sobą użalać, życie płynie dalej, toczy się dalej. Ja jestem mamą, mam pracę, mam mnóstwo obowiązków. Stało się, było, minęło. Nie będę teraz się jakby nad tym rozwodzić i karmić tym. To jest najgorsze, co można zrobić. Życie płynie dalej, są obowiązki. Cały czas mówię, że dalej życie jest piękne, pomimo tego, że teraz w życiu mamy dużo problemów z tym koronawirusem. Ale ja nie będę siedzieć w domu i płakać, absolutnie. Będę działać dalej, uśmiechać się i robić wszystko, żeby ten trudny czas przetrwać. Mhm. I on będzie długi. I to, co najlepszego mogę zrobić dla siebie, dla mojej córki, to czerpać z tego to, co najlepsze, a są plusy tej sytuacji, dużo czasu dla bliskich. A jak ty reagujesz właśnie na taki hejt? No, patrząc na to, że masz tyle doświadczenia, jesteś wiele lat w showbiznesie, to jeszcze jakoś cię dotyka, czy? Kompletnie nie. Kompletnie nie. W ogóle, wiesz co, mnie bardzo sobie cenię krytykę od autorytetów, od ludzi, którzy są dla mnie autorytetem. Natomiast komentarze od anonimowych osób kompletnie nie jakby... No to jest takie, wiesz, no takie zdanie z kosmosu. Kto to napisał? Na jakiej podstawie? Na przykład to, że ja... Jeden z komentarzy, czy fajnie jest tak udawać chorobę? No,
No jak ja mam to komentować? No, 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 a, i szkoda energii, i szkoda słów. Smutne to jest, bo ty właśnie pokazujesz, że można wyzdrowieć, że trzeba cieszyć się życiem. Ja myślę, życiem. Że tak trzeba do tego podchodzić. Zmieniła się nasza rzeczywistość. I ten koronawirus będzie z nami i myślę, że będzie bardzo długo, zanim się z tym wszystkim uporamy. I musimy się dostosować do tej rzeczywistości, która jest. No oczywiście to jest wybór. Możemy siedzieć, narzekać, biadolić i karmić się tą negatywną energią. To nie jest w ogóle mój kierunek, ja idę w drugą stronę. Dorota, wspomniałaś o tym, że kiedy wróciłaś do domu, płakałaś. Rozumiem, że to tęsknota też za córką. W ogóle jak sobie z tym radziłaś? Bo wy jesteście bardzo blisko. My jesteśmy bardzo blisko, tak. My wszystko robimy razem, bardzo dużo czasu spędzamy razem. Hanka jest... To już jest duża dziewczynka. Już jest duża dziewczyna, kumata, że tak powiem, tak. Wchodzi do pierwszej klasy, zadaje dużo trudnych pytań. Wiesz co, no trzeba dać też upust swoim emocjom. Ja nie jestem za tym, żeby udawać, bo to, że ja mam w sobie siłę i taką energię do życia i takie pozytywne nastawienie, to jest u mnie naturalne, ale są też momenty, kiedy jest mi po prostu smutno, kiedy jakby dotarło wtedy do mnie, że to nie był film, że to nie była scena z kanału TVN24, relacja jakaś, że to się naprawdę dzieje. I wiesz, tak naprawdę to się były w bardzo takich dla naszej psychiki trudnych warunkach, bo jak przychodzi do ciebie ktoś, kto jest, wiesz, tutaj jakby oplątany taśmami, żeby żaden wirusik tutaj nie wskoczył i jakby ty jesteś dla niego zagrożeniem, właściwie wirus, no ale wiadomo, ktoś przychodzi, tak. Ty go nosisz, no to to jest takie przytłaczające, to jest trudne. To dalej jest trudne, ponieważ pozdrawiam moich wszystkich sąsiadów, omijają mnie szerokim łukiem. Ale ja im się nie dziwię, naprawdę. Nie gniewam się na nich, nawet nie mam żalu, bo ten wirus jest nieznany jeszcze tak do końca. Więc ja wcale się nie dziwię i się wcale nie obrażam. Nawet na to, że jak się pojawiła informacja w mediach, że mam koronawirusa, cała klatka była zdezynfekowana. I dobrze, i tak powinno być cały czas. No bo my tego nie znamy, mamy prawo się bać. To jest normalne, więc... Też rozumiem tych ludzi, którzy gdzieś się tam kłócą, którzy mają wątpliwości, bo przy okazji tego tematu jest bardzo dużo wątpliwości, jest bardzo dużo prawd, przez to, że mamy ogromny dostęp do informacji, do fake newsów. I ci biedni ludzie nie wiedzą, co jest tak naprawdę prawdą. Co jest właściwą, to jest prawdziwą tą informacją. No, są różne zdania. Jedni uważają nawet, że ten koronawirus nie istnieje, jest wymyślony. Dokładnie. Inni robią strajk, nie noszą maseczek. W ogóle co byś tym osobom powiedziała? Kurde, wiesz co, może nie ja, bo ja bym sobie na takie coś nie pozwoliła, żeby powiedzieć, ale to powiedziała pani doktor, która mnie leczyła. No, jeżeli ktoś nie wierzy, to zapraszam na SOR, tam gdzie koronawirus jest wszędzie. Mhm. Skoro uważasz, że go nie ma... To bądź bohaterem, wejdź, ale potem nie prosi o pomoc w szpitalu. Ja myślę, że jeśli chodzi o to noszenie maseczek, to ja proszę ludzi, żeby zadbali o siebie, bo jak zadbają właśnie o siebie, bo zazwyczaj myślimy przede wszystkim o sobie, prawda? Trochę, znaczy dobrze, jak jesteśmy takimi zdrowymi egoistami, więc pomyślmy o sobie. A jak pomyślimy o sobie, to też pomyślimy o innych. Jeszcze raz podkreślam, że wiem, że one nie chronią w 100%, ale znacznie ograniczają, więc myślę, że to jest taka po prostu odpowiedzialność. No w tej trudnej sytuacji, przecież nie dotyczy to Polski tylko, nie dotyczy to tylko Europy, to dotyczy całego świata. No przecież no to jest. Dlaczego? Skąd się wzięło? No to już możemy się domyślać, ale też nie ma sensu szukać tej prawdy, bo i tak jej nie odkryjemy na ten moment. Warto się skupić na tym, co możemy zrobić, żeby to przetrwać, przeżyć jakoś w miarę w jakiejś równowadze psychiczno-fizycznej, no bo to ta psychika też wpływa na nasze organizmy. I myślę, że na tym warto się skupić i być odpowiedzialnym za siebie, za innych i nosić te maseczki. Ludzie się trochę buntują, bo my nie lubimy, jak nam się coś narzuca. Nie lubimy ograniczeń. I to może też stąd wynika ten taki bunt. Ale czy to naprawdę jest takie ogromne jakby poświęcenie? Ja współczuję paniom w sklepach, które tyle godzin muszą siedzieć. Ja współczuję lekarzom. Widziałam ich, jak oni wyglądają, jak oni w tych workach przez cały dzień, 12 godzin. To jest albo poświęcenie. To jest poświęcenie. Dokładnie. A my?
pójdziemy do sklepu, założymy maseczkę, wchodzimy do auta, ściągamy, halo. Naprawdę nie jest poświęcenie. Trzeba współczuć tym ludziom, którzy naprawdę muszą w tych maseczkach tyle godzin. I o nich powinniśmy pomyśleć też, jak im pomóc, jak rozwiązać. To jest wiele akcji wspierających. No właśnie. Dorota, ja się zastanawiam, jakie jest twoje zdanie na temat szkół? Licea zostały zamknięte, nie uczęszczają studenci, nie pojawiają się na wykładach, wszystko zostało zamknięte, ale szkoły podstawowe nie. Ty się zaraziłaś od swojej córki. Mhm. Czy uważasz, że... Tak, uważam, że szkoły powinny być zamknięte. Tak uważam. Tak uważasz. Tak uważam. No właśnie, tylko w trudnej sytuacji znajdują się rodzice. Słuchaj, ja jestem mamą, która... Znaczy, nie jestem z tatą Hani, nie żyjemy razem. Żyjemy w dwóch różnych domach. Mam pracę, mnóstwo obowiązków. I dla mnie to też to będzie ogromny problem. Ja nie mam niani. Ale ze względu na pandemię uważam, że powinny być zamknięte. Mhm. Jutro zapadną decyzję. Wiesz co? I ja myślę, że nie trzeba tej szkoły zamykać na pół roku, że jak miesiąc, dwa dużo załatwi, żeby powstrzymać ten wzrost liczby zachorowań, żeby to jakoś przyhamować. No, coś, jakiegoś rozwiązania trzeba poszukać. Ja nie wiem, nie jestem ekspertem, czy to będzie miało jakby wymierny efekt, czy to na pewno coś da. Ale no, na podstawie tego, co się u nas działo w szkole, no wiem, że gdyby Hanka do niej nie poszła, no to nie byłoby tylu zarażonych ludzi, no bo to już jest ogromna społeczność szkolna. No. Zdecydowanie. Na ulicy utrzymujemy kontakt. I zobacz, że to boom zaczęło się właśnie od... Momentu. No, ale po prostu no, to jest czysta matematyka. Mhm. Wracasz jutro do pracy. Yes. Pierwszy dyżur. Jak się cieszę, słuchajcie. No tak właśnie, chciałam się zapytać, jakie są w tobie emocje? Jejku, strasznie się cieszę. Ja nie mogę siedzieć w domu. Ja muszę pracować. Ja muszę mieć kontakt z ludźmi. Ja w ogóle mam bardzo fajny zespół, z którym fajną atmosferę w pracy. I pomimo tego, że mamy taki na maksa reżim sanitarny w TVN 24, w ogóle w TVN-ie, to gdzieś tam, wiesz, jak się spotyka ludzi, no to życie inaczej wygląda, no, jak niż siedzisz w domu i lajfujesz ze swojej kanapy i nie masz kontaktu ze znajomymi. Także strasznie się cieszę, już nie mogę się doczekać. Z przyjemnością wstanę o 4:30 jutro, przygotuję wszystkie prognozy i zasiądę przy stole, poranka wstajesz i wiesz, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Na pewno cię miło powitają. Pewnie tak. No, bardzo mnie wspierali i też będę miała okazję, żeby... Kurde, nie wiem, czy będę mogła uściskać, ale na pewno będę dziękować. Może o której będziesz na wizji? O 6:25 pierwsze spotkanie. No to proszę Państwa, zapraszamy przed telewizory. Doroto, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie i miłą rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję, że byliście z nami, a ja zapraszam już za tydzień. Pozdrawiam.